Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Dziady. Poema Upiór. Serce ustało, piersi już lodowata, ścięły się usta i oczy zawarły. Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata. Cóż to za człowiek, umarły? Patrz, duch nadziei życie mu nadaje gwiazda pamięci promyków użycza umarły wraca na młodości kraje szukać lubego oblicza pierś znowu tchnęła lecz pierś lodowata usta i oczy stanęły otworem na świecie znowu ale nie dla świata czymże ten człowiek upiorem Ci, którzy bliżej cmentarza mieszkali, wiedzą, iż upiór ten co rok się budzi. Na dzień zaduszny, mogiłę odwali i dąży pomiędzy ludzi. Aż gdy zadzwonią na niedzielę czwartą, wraca się nocą opadły na sile, z piersią skrwawioną, jakby dziś rozdartą, Usypia znowu w mogile. Pełno jest wieści o nocnym człowieku, żyją, co byli na jego pogrzebie. Słychać, iż zginął w młodocianym wieku, podobno zabił sam siebie. Teraz zapewne wieczne cierpi kary, bo smutnie jęczał i płomieniem buchał. Niedawno jeden zakrystyjan stary obaczył go i podsłuchał. Mówi, iż upiór, skoro wyszedł z ziemi, oczy na gwiazdę poranną wywrócił, załamał ręce i usty chłodnemi takową skargę wyrzucił. Duchu przeklęty, po co śród parowu nie czułej ziemi ogień życia wzniecasz? Blasku przeklęty, zagasłeś i znowu, po co mi znowu przyświecasz? O sprawiedliwy, lecz straszny wyroku! Ujrzeć ją znowu, poznać się, rozłączyć, I com ucierpiał, to cierpieć co roku, I jakem skończył, zakończyć. Żebym cię znalazł, muszę między zgrają Błądzić z długiego wyszedłszy ukrycia, Lecz nie dbam, jak mnie, ludzie powitają, Wszystkiego m doznał za życia. Kiedyś patrzyła, musiałem jak zbrodzień odwracać oczy, słyszałem Twe słowa, słyszałem co dzień i musiałem co dzień milczeć jak deska grobowa. Śmieli się niegdyś, przyjaciele młodzi, zwali tęsknotę dziwactwem, przesadą. Starszy ramieniem ściska i odchodzi lub mądrą nudzi mnie radą. Śmieszków i radców zarówno słuchałem, choć i sam może nie lepszy od drugich. Sam bym się gorszył zbytecznym zapałem lub śmiał się z żalów zbyt długich. Ktoś inny myślał, że obrażam ciebie, uwłaczam jego rodowitej dumie. Przecież ulegał grzeczności, potrzebie, udawał, że nie rozumie. Lecz i ja dumny, żem go równie zbadał, Choć mnie nie pyta, Chociaż milczeć umiem. Mówiłem gwałtem, a gdy odpowiadał, Udałem, że nie rozumiem. Ale kto nie mógł darować mi grzechu, Ledwie obelgę na ustach przytrzyma. Niechętnie lica gwałci do uśmiechu, I litość kłamie oczyma. Takiemu tylko nigdy mnie przebaczył. Przakrzem skargami nigdy ust nie zmazał, Anim pogardy wymówić nie raczył, Kiedy mu uśmiech okazał. Tegoż dziś doznam, Jeśli dziką postać cudzemu światu Ukaże spod cieni. Jedni mnie będą egzorcyzmem chłostać, Drudzy uciekną zdziwieni. Ten dumą śmieszy, ten litością nudzi, inne szyderskie oczy zechce krzywić, do jednej idąc, za cóż tyle ludzi muszę obrażać lub dziwić. Cóżkolwiek będzie, dawnym pójdę torem, szydercom litość, śmiech litościwemu. Tylko, o luba, tylko Ty z upiorem powitaj się podawnemu. Spojrzyj i przemów. Daruj małą winę, że śmiem do ciebie raz jeszcze powrócić. Mara przeszłości, na jedne godzinę obecne szczęście zakłócić. Wzrok twój nawykły do świata i słońca może się trupiej i nie ulęknie głowy. I może raczysz cierpliwie do końca grobowej dosłuchać mowy. I ścigać myśli po przeszłych obrazach, błądzące jako pasożytne ziele, które wśród gmachu starego po głazach rozpierzchłe gałązki ściele. Ten audiobook pochodzi z biblioteki internetowej Wolne Lektury. Znajdziesz w niej tysiące darmowych e-booków i audiobooków. Jesteśmy niekomercyjną organizacją pozarządową i działamy dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wspieraj Wolne Lektury stałą, comiesięczną kwotą, lub wesprz nas jednorazowo. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do nowych nagrań.